Maciej Myszkin, przed chwilą skończyliśmy oglądać sparing Michała Czyszlaka z kilkoma sparing partnerami. Nie wchodzą w szczegóły, no bo nie będziemy opowiadali, jak to wyglądało. Jak oceniasz formę Michała? Znaczy teraz to nie ma co oceniać tej formy, bo jest zmęczony przygotowaniami, to ja wiem jak to jest, więc ani te mięśnie nie są posłuszne, ani one nie mają tego czasu reakcji, który potrzeba. Chcemy zrealizować jakieś zadania, a się spóźniamy, także tutaj mówię, po sparingach raczej nie ma co oceniać, tak z ciekawości przyszedłem odwiedzić, porozmawiać, chętnie ten pojedynek zobaczę, natomiast tutaj jakichś daleko idących wniosków nie będziemy wyciągać. Ale ty chyba bardzo wierzysz w Michała, co? Czytam ten wczorajszy twój wpis, jest zbudowany tym, co się wydarzyło na konferencji prasowej. Znaczy może nie tylko tym, ja od dawna wierzę w Michała, wierzyłem, że Włodarczyk pokona Czekajewa w Moskwie, stawiałem na Głowackiego w walce z Hukiem. Teraz wydaje mi się, że Michał ma najtrudniejsze z nich zadanie, bo Okoli jest w lepszym momencie niż Huk i bardziej doświadczony niż Czekijew na zawodowstwie. Natomiast mimo wszystko gdzieś ta pewność siebie Michała buduje też wszystkich wkoło i mnie też. Mam takie wrażenie, że natura ludzka się nie zmienia. Ten Okoli był we wcześniejszych walkach, nie powiem, że tchórzliwy, bo to jest jakieś obraźliwe określenie w stosunku do pięściarza, szczególnie który ma mistrzowski pas, natomiast bardzo asekuracyjny był w swoim boksie i myślę, że natura ludzka się nie zmienia, jeśli Michał tą asekurację jego w początkowej fazie często pojedynków wykorzysta, no to może być ciekawie. Nie ma co wyciągać się też wniosków z poprzednich walk Okolego z Nikodemem Jerzewskim. Uważam, że Nikodem już pojedynek przegrał w szatni, ani nie był przygotowany, ani mentalnie odpowiednio nastawiony na taką walkę. Tak samo Krzysztof Głowacki, który nie był tym Krzysztofem Głowackim głodnym, z walki z Hulka zdrowym. Powiedzmy, on tam też nie był w pełni sił, natomiast mentalnie jakby był głodny tego zwycięstwa i to pozwalało mu jakby przełamywać wszelkie bariery. Michał jest w fantastycznym miejscu w swojej karierze do tego, żeby sięgnąć po pas i ja dlatego wierzę, że jeśli nie on, to kto? Mhm. Czy ty uważasz, że ten sposób boksowania, taki brzydki, nieefektowny, dużo klinczów u Okoliego, to jest taki schemat trochę jak u Kliczki, tak? Że tam jest jakaś bojaźń, psychice, obawa, żeby przyjąć cios? Tak. Myślę, że jest tak, a jednocześnie ma wszelkie warunki ku temu, żeby to robić. Manuel Stewart Kliczce tego klinczu Kliczki nauczył. Mhm. Przestał Kliczko boksować może widowiskowo, unikał tego półdystansu, ale rzeczywiście był niezwykle skuteczny. Natomiast przypomnijmy, że Polacy, którzy walczyli z Okolim, nie skracali tego dystansu, stali naprzeciwko niego. Okoli mógł jakby w całej okrasie się pokazać. W momencie, kiedy ten dystans mu się zerwie, skróci się wystarczająco szybko, dynamicznie, a Michał ma wszelkie warunki ku temu, żeby to zrobić, no to też Okoli może mieć problem i zacząć jakby w inny sposób walczyć, z mniejszą pewnością, już to oko nie będzie takie. Ta siła ciosu w momencie, kiedy przeciwnik nas atakuje i bije nas mocno i agresywnie, też nie jest taka, jak w momencie, kiedy bijemy w nieruchomo stojącego naprzeciwko siebie rywala. Także myślę, że Okoli nie będzie tak ani efektowny, ani efektywny, jak w tych ostatnich pojedynkach. Postawiłbyś na miejscu Michała taki boks bardziej technicznie, podwójny lewy prosty, żeby skupić dystans, zmiany pozycji, to co z Andrzejem Cikiem dużo robi, czy troszkę chaosu wprowadził w ten pojedynek? Znaczy może nie chaosu, ale takiej ukierunkowanej agresji. Ona o tyle musi być ukierunkowana, że w momencie, kiedy Michał wchodzi, skraca półdystans, do półdystansu walkę przenosi z Okoliem, bo przecież Michał też nie jest takim stricte półdystansowym zawodnikiem. Ma długie ręce, to w półdystansie wcale niekoniecznie musi pomagać. Natomiast ten moment skrócenia dystansu musi być bardzo, bardzo szybki. Michał ma dynamiczne nogi, może to zrobić, no ale musi rwać tempo tego wchodzenia w ten półdystans. Czyli nie iść pierwsze tempo za każdym razem, tylko wyczuwać moment. To albo mu się uda, albo się mu nie uda. Wiadomo, na dwoje wrapka wróżyła, natomiast no, w ten sposób, że musi zaskakiwać Okolego tym wejściem, ale agresywnym. Tak jak powiedziałem, musi jakby odebrać pewność siebie Okolemu na początku, bo jeśli ten będzie mógł rozegrać walkę na swoich warunkach w dystansie, no to będzie robił to, co w ostatnich pojedynkach.
O Damiana Knybę chciałbym się zapytać, bo on tutaj jest, wiadomo, że cały czas szukamy tych następców Gołoty. Każdy ciężki jest okrzykiwany następcą Gołoty. Jak się Damian podoba? Znaczy, wydaje mi się, że poczynił duży progres, przynajmniej z tych sparingów, które widziałem w tej chwili, bo ciężko jeszcze wnioskować po tych pojedynkach, które ma. Niektóre chyba nawet komentowałem, ale rywale są o tyle słabsi, że Damian nie czuje zagrożenia. Natomiast tutaj już na sparingach zdecydowanie mocniejsi rywale. Tak często bywa i te sparingi o tyle są istotne dla kogoś, kto obserwuje boks, że może zobaczyć, jak w tych trudnych realiach się odnajduje dany zawodnik. Wydaje się, że Damian się nie boi, a ma też warunki jakby atletyczne do tego, żeby mocno uderzyć. Koordynacyjnie też jest jak na dużego człowieka całkiem sprawny, więc to tylko kwestia, czy ten rozwój będzie szedł tak mocno jak teraz. Wiadomo, że nie ma czasu na taki pełny rozwój jak pięściarz, który na przykład zaczyna swoją karierę w wieku 13 lat, jak Michał Cieślak, ale musi odpowiednio szybko skracać ten dystans do swoich jakby rówieśników, którzy zaczęli wcześniej. Myślę, że spojrzysz, moim zdaniem jest ciekawe, że on wydaje się być takiej kruchej konstrukcji fizycznej, no bo jest taki raczej szczupły, ale nie jest cykoran w ringu, wchodzi w wymiany nawet z Cieślakiem, nie? Jak to widziałeś? Tak, no to właśnie to świadczy o tym charakterze, albo to się ma, albo się nie ma. Ja dlatego twierdzę, że Michał ma bardzo duże szanse z okolim, bo natura ludzka raczej się nie zmienia. No, to tylko kwestia tego, na jaki poziom trudności wskoczymy. W momencie, kiedy okoli rywalizował z zawodnikami, nie pamiętam, chyba z Williamem Smithem walczył, tak? Musiałbym sobie zerknąć, natomiast walczył z zawodnikiem, który mu się postawił. Williams Smith to z jego sali treningowej. Tak, ale on walczył z jednym z takich zawodników, który mu się postawił i wcale już tak dobrze nie wyglądał. I tak jak powiedziałem, on mógł sparować z Joshua, mógł sparować z najlepszymi dostępnymi na rynku zawodnikami i gdzieś podniósł ten próg stresu, próg bólu, swoje umiejętności, chytrość w ringu, przegląd, ale w momencie, kiedy mu się postawi zawodnik, zaatakuje i przełamie tą jego strefę komfortu, to podejrzewam, że zareaguje tak samo jak w początkach kariery. Te kwestie psychiczne, to jest takie psychologiczne, to jest moim zdaniem dużą odgrywaną rolę w boksie. Ja pamiętam na przykład twoją walkę z Głażewskim, gdzie kompletnie zagotowałeś Pawła. Najważniejszą moim zdaniem. No, oczywiście trzeba mieć minimum umiejętności do tego, żeby później to wykorzystać, bo jeśli stajemy naprzeciwko rywala, który się boi, natomiast ma dużo większe umiejętności od nas, dużo mocniej bije, dużo lepiej się broni, to jakby my nie wyprowadzimy go z tej strefy komfortu, więc nie będziemy mogli sprawdzić jego psychiki. Natomiast no, chyba wszyscy się zgodzimy z tym, że Michał jest takim zawodnikiem, który tą psychikę okolo go stestuje. Jeszcze dwa szybkie pytania na koniec, bo wyjaśniła na przykład sytuacja wady ciężkiej. Joshua Usyk, rewanż, na kogo stawiasz? Nie wiem, żeby ta walka się przeciągnęła, to może bym postawił ponownie na Joshua. W tej chwili nie wiadomo, z kim Joshua będzie trenował, jak te treningi będą wyglądały, wstrzymam się z typem. A ty myślisz, że on powinien teraz od razu wychodzić do Usyka, czy jeszcze budować się? Nie. Znaczy, myślę, że nie powinien. Myślę, że powinien sobie, jeśli zmieni trenera, dać sobie jeden przynajmniej okres przygotowawczy. Nawet to nie chodzi o samą walkę, chodzi o ten okres przygotowawczy, zapoznać się z trenerem, gdzieś tam sprawdzić tą taktykę, która będzie potrzebna na Usyka, czyli tą agresję. Moim zdaniem taki trochę huraganowy atak, nawet bez względu na to, czy on wytrzyma to kondycyjnie, czy nie. Powinien zaryzykować, bo widzieliśmy już w pierwszej walce, że w bokserskie szachy z Usykiem nie ma szans. Fury White? No oczywiście zawsze Team Tyson Fury. Fantastyczna mentalność, ogromne umiejętności, szybkość, inteligencja ringowa. No, generalnie tyle komplementów, jeśli chodzi o Tysona Fury, można powiedzieć wszystko i wszystko do niego będzie pasowało. Tyson Fury. Para mi gente con una pasión.